Cudem udało nam się dorwać Sebastiana Mazura, który tutaj na zapleczu swojej pracowni i swojej prywatnej posiadłości doprowadza łódkę po zawodach. Sebastianie, opowiedz nam o ostatnich swoich tygodniach. Gdzie byłeś? Tak, kończyliśmy w tej chwili sezon zawodów Grand Prix Polski. Ostatnie zawody na Zalewie Sulejowskim. 3 dni rywalizacji, w trakcie którego Xawery pomieszał trochę wodę. Nie ukrywam, że to było wielkie wyzwanie, nie tylko w kwestii łowienia ryb, ale fizycznej wytrzymałości na tej wodzie. Nie ukrywam, sezon zakończyliśmy całkowicie, już Grand Prix skończone. Mogę pochwalić się, że wspólnie z moim kolegą z teamu, Marcinem Romańczukiem, udało nam się wygrać klasyfikację drużynową tego sezonu. Osobiście na tych zawodach przypieczętowałem pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej sezonu 2017 oraz w klasyfikacji dwuletniej do kadry narodowej również jestem na pierwszym miejscu. Nie ukrywam, że po tym, co rok temu mnie spotkało, czyli wypadek i kasacja całego sprzętu wędkarskiego, chciałem już zakończyć karierę, ale widzę, że jednak motywacja i chęć współzawodnictwa była większa, więc przetrwałem, jestem, startuję, udaje się. Ale nie ukrywam też, że po tak wielkiej imprezie jak Mistrzostwa Polski nie spoczywam na laurach, bo szykuję się na kolejną bardzo ciekawą rywalizację, która odbędzie się w moim mieście, w Sławie, na wspaniałym jeziorze, na Jeziorze Sławskim. Walczymy o Puchar Sławy. To jest już są drugie zawody, na które bardzo serdecznie zapraszam. Dlatego, że to jest wspaniała woda, duża woda. To już teraz w ten weekend, prawda? 14-15, dwudniowy zawody. To już ten weekend i nie ukrywam, że ledwo przyjechałem, przygotowałem łódkę już do kolejnego startu. Z niecierpliwością odliczam dni upływające do tego, aby zobaczyć, no, jakie wyniki będą na Jeziorze Sławskim. Sebastian, słuchaj, ty jesteś człowiekiem, który teraz w tej chwili był w całej Polsce, tylko nie w Sławie, można powiedzieć. Jesteś po prostu w tej chwili, można powiedzieć, taki słabo przygotowany na Sławę. Ja wiem, że to jest całe twoje życie i ty tutaj to jezioro znasz po prostu jak własne kieszenie od tych starych, wiesz, polarów, które były używane w zimie, ale posłuchaj, no tutaj ludzie cały czas trenują. Ty jesteś bez treningu, ty jesteś na innych zawodach. Słuchaj, jak ty się czujesz? Czujesz się silny, czy myślisz, że może być różnie? Wiara czyni cuda. Więc wierzę w to, że uda się rozwikłać zagadki Jeziora Sławskiego. Nie ukrywam, że patrząc się na pogodę, jaka w tej chwili jest, na pewno nastąpiło już mieszanie pomiędzy powierzchnią a dnem. Czyli ciepłą wodę mamy na dnie, zimną mamy u góry. Na pewno ryby już zeszły troszeczkę głębiej. Na pewno się poustawiały troszeczkę bardziej jesiennie. Po tych sztormach, które były, na pewno woda jest bardzo mocno natleniona. Na pewno jest rozbita, poprzestawiana i to jest ta cała pasja naszego szukania. I liczę na to, że przez te 2 dni rywalizacji no, będę w stanie odnaleźć drapieżniki, które będziemy mogli złowić. Ostatnie pytanie do ciebie. Słuchaj, bo przyjedzie parę osób takich, które świeżo wyruszą na Sławę, bo będzie trochę nowych takich wędkarzy, którzy tutaj do nas przypłyną. Ja wiem, że to jest ciężkie pytanie, natomiast ty jako mistrz, myślę, że pewnymi rzeczami możesz się podzielić. Chodzi mi o takie pewne miejscówki, że tam, gdzie popłyniesz, to prawdopodobnie czy o konia, czy szczupaka trafisz. Gdybyś miał powiedzieć, oczywiście no nie możesz zdradzać tych swoich najlepszych, ale gdybyś miał powiedzieć takie pewne miejscówki, które na pewno trzeba sprawdzić na Jeziorze Sławskim, które mogłyby no, początkującemu wędkarzowi na tym jeziorze, bo przyjadą no, już zaawansowani wędkarze, ale takie miejscóweczki, które mógłbyś zdradzić, to jakie by to były? Słuchajcie, na pewno pilnujcie zielsk, pilnujcie kantów, na których te zielska porastają. To jest ten okres, kiedy moczarki zaczynają pomału obumierać, jest ich trochę mniej, są trochę rzadsze i szczupaki są bardziej w tym miejscu dostępne. Jest jeszcze troszeczkę za szybko, bo nie było przymrozków, żeby szczupaki były w trzcinach, aczkolwiek jeżeli będzie drobnica, to trzeba się liczyć z tym, że na pewno trzciny również mogą darzyć. Może się również okazać, że gdzieś na pograniczu 6-8 metra mogą zgrupować się okonie i to już nie będą letnie okonie, które gdzieś tam ganiają po jeziorze, ale to będą już stada, bardzo duże stada okoni i to grubych pasiaków. Jeżeli ktoś trafi takie miejsce, naprawdę może zrobić kapitalny wynik. Nie ukrywam, że sam jestem bardzo ciekaw, co w tej chwili na Jeziorze Sławskim się dzieje, z racji tego, że reprezentuję swój klub i jeżdżę po zawodach. Nie miałem takiego kontaktu z Jeziorem Sławskim, ale ręczę za to, widząc jak tutaj wędkarze pozostali łowią, że tu naprawdę są ryby i że będziemy to łowić. W zeszłym roku byliśmy zaskoczeni tymi wielkimi rybami. Nie ukrywam, ostrzę sobie zęby na to, żeby spróbować tych dużych szczupaków. Łąki,
pierwszej kolejności. Spady i końcówki spadów, gdzie okonie będą się gromadziły, to też są kapitalne miejsca. Zwracajmy uwagę na jedną rzecz. Wiatr, który wieje z zachodu, on cały czas układa te ryby po bokach. Czyli te główne ploso może być po prostu w tej chwili w puste. Te ryby tam mają po prostu za bardzo w tą wodę wymieszane. One mogą gdzieś pochować się po zatokach, gdzieś na jakieś płcizny, gdzieś na przykład schować się za wyspę. Jarosławskie pod tym względem jest tak nieprawdopodobnie urozmaicone i tak wspaniałe, że na pewno znajdziemy tutaj to miejsce, gdzie te ryby się pochowały. Sebastian, wielkie, wielkie gratulacje. Dziękujemy za te podpowiedzi. Wielkie, wielkie gratulacje za te miejsca wszystkie, które zająłeś. To jest, no i osobiście, i w generalce, i w drużynowo. Po prostu zawsze liczymy na ciebie tutaj. Zawsze jesteś takim człowiekiem, który tutaj sławę reprezentuje na szczeblu nie tylko przecież krajowym, ale i międzynarodowym. Także życzymy tobie jak najlepiej i wcale tobie nie życzymy, żebyś odkładał ten kij gdzieś na półkę. My chcemy, żebyś walczył dlatego, żeby sława była widoczna w, no, w, i nie tylko w mediach, ale we wszystkich serwisach wędkarskich, tak samo jeziorosławskie. Życzymy tobie jak najlepiej i mamy nadzieję, że przyszły sezon będzie, jeżeli może być, nie wiem, czy może być jeszcze lepszy. No nie ukrywam, po takim sukcesie, jak jest w tym roku, nie może już być lepszy, aczkolwiek uważam, że najtrudniejszą rzeczą jest utrzymanie poziomu. Wygrać raz można, ale utrzymać poziom przez wiele lat jest naprawdę dużo, dużo trudniejsze. Nie odkładam wędki, zapraszam wszystkich już w sobotę na pierwszy dzień zawodów o Puchar Sławy. Ja na pewno będę i czekam na was, bo na pewno też się zjawicie. Widzimy się w sobotę i w niedzielę na Pucharze Jeziora Sławskiego. Sebastian Mazur był naszym gościem. Dziękujemy. Dzięki serdecznie.